Słuchajcie, 6 dni lało, tylko 2 dni słońca. Taki byłem zły, ale zaświeciło słońce. Mówię do mojej żony, dawaj dzieci, idziemy na plażę. Idziemy na plażę, słuchajcie, i po drodze się okazało, że nie mamy tych sprzętów dmuchanych, co się dzieci bawią. Wiecie, te wszystkie dmuchańce, te materace, te pontony. Ja mówię, spoko, przecież kupię. Moja żona, ty głupi jesteś? To jest Mielno. Środek sezonu. Tacka pod gofra, 37 zł. Wypożyczalni szukaj. Słuchajcie, szukałem, znalazłem. Prawdopodobnie w Mielnie jest tylko jedna wypożyczalnia sprzętu do pływania. Znalazłem, słuchajcie. Wszedłem, żeby coś wypożyczyć. I muszę Państwu powiedzieć, że to nie jest taka prosta sprawa. Ja miałem drogę przez mękę, słuchajcie. Trafił mi się taki ekspedient, jak Boga kocham. Wieśniak totalny. Swołocz, bez kultury, naprawdę. Robił mnie z 20 minut w tej wypożyczalni i to mniej więcej szło w ten sposób, słuchajcie. Dzień dobry! Czy to jest wypożyczalnia sprzętu do pływania? Pan chce coś wypożyczyć? No chciałem wypożyczyć coś do pływania. Czepek? Myślałem o czymś dla 4-osobowej rodziny. A, no. 4 czepki. Myślałem, żeby bardziej ponton. Co pan? Przecież tego na głowy nie założycie. Ale my nie chcemy tego na głowę zakładać. A na co będzie pan ten ponton zakładał? Na wodę. Ponton będzie pan na wodę zakładał? Skąd pan przyjechał? Z Mrągowa? Mam, siadaj pan. Dobra, super. No, czyli super. Pontonik dla pana. Tak jest. Tak, proszę pana, będzie 4 zł za godzinę. Świetna cena. No, lepiej pan nie znajdziesz. A żona, wie pan, akurat obiadek zrobiła. Szarpniesz pan ziemniaczka? Proszę bardzo. Śmiało, śmiało, nie krępuj się pan. O, młode ziemniaczki, mówię panu, no pychota. Ona jak się zakręci w kuchni, proszę pana, to jest Gessler. Dawaj pan. Także... No lubi gotować, no co zrobię, lubi gotować dziewczyna, przecież ja jej nie zabronię, proszę pana. Ona wchodzi do kuchni, jest szachmat. Nie, bo proszę pana, jest taka sytuacja. Dobrze, dobrze. Po kolei, proszę pana, kiełbaska z grilla. Bo ja tu, proszę pana, nie przyszedłem jeść. Wszystko w swoim czasie. Ogóreczek wjeżdża. O, teraz jesteśmy na tacy. Proszę pana, a, przepraszam. Może trochę chrzęścić, wie pan? Bo mnie się w piasek wysypało. Także dobrze. I na czym to stanęło, proszę pana? A! Ponton. Ponton. 4 zł za godzinę? No. Tak właśnie. I jeszcze chciałem dopytać, czy kapoki dołączamy? Świetnie, w takim razie, proszę pana, będzie 200 zł dopłaty za kapok. Ile? 200 zł dopłaty za kapok będzie. Ogóreczek, no, proszę. No to panie, ponton 4. Kapok 200? Cholera jasna. Zorientował się pan. No. Wie pan, spora różnica. Za dużo? No za dużo. Zmieści się jeszcze, proszę bardzo. Ale ma pan rację. Ale mnie przytkało, cholera jasna. Ale pan pcha. Ciśnij pan Kornisona. Nie, bo... Proszę pana, zrobimy tak. Nie powiem panu, że... Niech pan da spokój. Nie, bo mnie to niezręcznie tak było. Co panu niezręcznie? No głupio mi tak trochę. Głupio panu, tak. Co się dzieje? No ja się tu obiadam, bo tam żona z dziećmi głodne czekają. Niech pan trochę zje, a resztę niech pan poupycha jak chomik. Dobrze, proszę pana, bo ja nie chciałbym, żeby się pan poczuł poszkodowany, że ja pana chcę oszukać, wręcz przeciwnie. Za dużo, tak? Nie, bo, w ramach rekompensaty, proszę pana, za 8 zł mogę wypożyczyć panu taką kamizelkę odblaskową. I w niej nie utonę? Utonie pan! Ale szybciej pana znajdą. Proszę bardzo. Bo proszę pana, ja bym w ogóle nie chciał, żeby mnie musieli szukać. A, tak pan sobie to wymyślił. No. To coś innego. Coś innego, do pływania coś. Tak. Miałby pan coś do pływania? Oczywiście. To bym chciał. No, kiełbaska. Rower wodny. Rower wodny, pan ma? Tak.
4 złote za godzinę. I świetnie, i biorę rower i lecę. Bardzo proszę, tam stoi. Tak to zwykły rower stoi. Nie, wodny. Panie, jak wodny, jak zwykły rower stoi. Wodny, wodny, jak się nazywa? Wigry 3. A Wigry to co? Takie jezioro. Czyli wodny. O. Niech mi pan powie. Tak. O. Niech mi pan powie, jak ja mam niby na nim pływać. Proszę pana, ja to mam wszystko u siebie zatestowane. Proszę pana, jest tak, jak się pan na tym rowerze, co panu pokazywałem, nie? Na tym. Na tym rowerze. Jak się pan, proszę pana, z całej siły rozpędzi? Z całej siły. Z wydmy. Z wydmy? Tak. To jeszcze muszę na wydmę wejść. Jak pan znajdzie wydmę z wyciągiem, to gratuluję. Proszę pana. I teraz tak, na tym rowerze, co panu mówię. Na tym rowerze. Tak. Jak się pan z całej siły rozpędzi, z tej wydmy, to proszę pana, to proszę pana. Ze 2 metry w morze pan wjedzie. Potem. Potem? Na głębi. Na głębi? Jest trochę gorzej. Gorzej? Tak, bo jest, proszę pana, i dynamo nie działa. No proszę pana, to ja nie będę po ciemku pływał. Też proszę pana, z rodziną po ciemku to jest nieodpowiedzialne. Coś innego. Coś innego jakby pan miał. Tak. Coś innego do pływania. Coś innego. Kabanosek. No. Kiełbaska. Ogóreczek. No. Coś innego. Coś innego jakby pan miał. Materace. Materace pan ma. 4 złote za godzinę. No to mam takie pytanie. Proszę bardzo. Zbliżcie pan. To są materace do pływania. No a do czego? No wie pan, po tym rowerze to wolę dopytać. Do pływania! Do pływania. No. Proszę pana, proszę bardzo, kanapeczka. No. I kto to zje? Aha, aha. No. I teraz proszę pana, da. Żółty czy zielony? To mam jeszcze taki wybór. Klient nad polskim morzem zawsze musi mieć wybór. Zielony. Nie ma zielonych, są tylko żółte. No to po co się pan pyta, czy zielony, czy żółty? No powie panu, klient musi mieć wybór. To żółty. Żółty. Pan ma kartę z tego klienta? Nie mam. Niedobrze. Niedobrze? Te żółte wypożyczam tylko na kartę z tego klienta. A bez karty z tego klienta? Zielone. Ale zielonych pan nie ma. Bo nie ma. Wyrobić panu taką kartę z tego klienta? A co mi to da? Zniżki. Zniżki. Promocje. A w grudniu to nawet 2 wypożyczenia gratis. Proszę pana. Proszę pana. A co ja będę robił w grudniu nad polskim morzem? Sprzęt wody wypożyczał. Nie no, proszę pana, proszę, coś innego. Miałby pan... No. Coś do pływania? Karkóweczkę pan szarpniesz? Letko gumowa, ale proszę, zmieści się. Przyzwyczajony mam szczęki. Proszę bardzo. Coś innego. Coś innego jakby pan miał. A. Miałby pan? Oczywiście. Co? Płetwy. O, płetwy pan ma. Tak. Tylko musi pan poczekać, bo to klient wypożyczył. To pewnie, to poczekam. Wie pan, pojadłem. To poczekam. Nie. A kiedy odda? Dziś albo jutro powinni go znaleźć. Miał na sobie kamizelkę odblaskową. Nie, nie no, proszę pana, no. Coś innego, no, do pływania. Proszę pana, nic już nie mam. Nie ma pan? No dobra, to te płetwy wezmę. Proszę pana. Dobra, biorę płetwy i fajnie. Nie, proszę pana,
Czyli teraz tak, ja jestem w tym lokalu, proszę pana, po to, żeby zadawalać klienta. Ja mam wszystko, no. Proszę pana. No. Płetwy wyszły, ale może zainteresują pana cztery ostatnie bileciki na koncert Martyniuka. Jak do tego doszło, nie wiem. Pan naprawdę ma cztery ostatnie bilety na koncert Zenka? W strefie VIP? A wie pan, że to jest ulubiony wokalista mój, mojej żony, dzieciaków? No to bardzo mi przykro. A za ile ma pan te bilety? 80 zł. Za jeden? Za cztery. Za cztery? Niech mi pan sprzeda te bilety, bardzo pana proszę. Niech mi pan sprzeda te bilety, bardzo proszę. Pan był bardzo arogancki, pan musi mnie przeprosić. Bardzo pana przepraszam. No, przepraszam bardzo... pan. Bardzo pana przepraszam, ale jestem trochę nerwowy dzisiaj, wie pan. 7 godzin jechałem nad morze, szyba mi się nie domykała, deszcz mi na twarz padał, żona trajkotała, dzieciaki się darły, a synek to mi się zesrał. Ile lat ma synek? 16. Pielucha do wyrzucenia. Cały fotelik. 16-latek w foteliku? Nie umiem wymontować. Zmasz pan ze stołu, masz pan te bilety, szlak trafi. 80 zł. 80. Mam całą stówę. O, idealnie będzie bez reszty. A kiedy ten koncert będzie? Będzie? On już był!